shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnej grze, jaką jest Subnautica. Ja o tej grze wiem niewiele, poza tym, że pływamy pod wodą na jakiejś planecie i musimy się wyleczyć z jakiejś dziwnej choroby. Tyle wiem o fabule, a ile tego będzie tam faktycznie? No cóż, rozpocznijmy w takim razie. Z góry jednak muszę uprzedzić, że zainstalowałem tą gierkę 2 dni temu i mój młodszy brat się do niej dorwał i już ją przeszedł. I zrobił mi wszystkie achievy, tak więc... No, niestety nie będę... O, a propos, jego save jest tutaj właśnie widoczny. Ale okej. Ja rozpoczynam nową grę. Creative... Ekstremalny... Jak przetrwanie, ale z jednym życiem. Może lepiej nie. Swoboda, jak przetrwanie, ale bez głodu i pragnienia. Rozbitek, na niebezpiecznym przetrwaniu, człowiek ze sobą, więc spokojnie swój głód oraz pragnienie. No, myślę, że możemy pójść przetrwanie. Może jakbyś kiedyś zachce, to sobie coś w kreatywie porobię, ale odpalamy tryb przetrwanie i zobaczmy, co takiego ta gra ma mi do zaoferowania na sam początek. Poza tym, że pewnie jakiś pewnie filmik wprowadzający. To jest statek jakiś, widzę w loadingu. SCI Vessel. Chcę wyhaczyć, jaka to jest nazwa, ale nie da się nigdzie zauważyć. O. Altera. To kto? Jakaś korporacja, która nas ten? Za której pracuje nasz bohater? W ogóle ta planeta, na którą leci ten statek, to jest chyba. W sumie to jest chyba ten statek, gdzie przez który. To jest ten statek, który rozbije się właśnie na tej planecie, na której my będziemy się poruszali. Okej, nie ma dubbingu, ale jest ten. Są napisy. Okej, jaki? Chyba ten statek właśnie wybuchł, a my jesteśmy w kapsule ratunkowej. Ła! Nawet nie chcę myśleć, jaki to musiał być ból, dostać gonga czymś takim. Oj, pali się! O! Dość płynne przejście! Okej, podnieść gaśnicę lewym. Okej, na zasadzie się ruszam. Prawym używam tego, co trzymam. Świetnie. Gasić mi ten ogień. Już? O! Okej, jakiś nasz tablet. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive, to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Okej, pod tabem otwieram, zamykam. Gaśnica gasi pożary. Quality opis nawet. Okej, dziennik, dzień pierwszy, to nam PDA powiedział przed chwilą. Schematy. Narzędzie naprawcze. Okej, to na myślę osobny odcinek będzie do czytania, ale może nie takie rzeczy, bo to raczej jest coś bardzo podstawowego. Lista przetrwania. A to sprawdźmy.
Co? Sprawdźmy. Aha, dobra, nie są takie punkciki tylko. Dobra, to nieważne. Zacznij. Jeśli to czytasz, znaczy, że udało ci się ewakuować ze statku klasy stołecznej, wyposażonym w technologię Altera. Gratulacje! Najgorsze za tobą! Dlaczego mam wrażenie, że jest totalnie odwrotnie? Twoje PDA uruchomiło się automatycznie w trybie awaryjnym. Ten system operacyjny ma tylko jedno zadanie. Utrzymać cię przy życiu w obcym środowisku. Jeśli nie jest to możliwe, to wskaże ekipom ratunkowym twoje ostatnie współrzędne. Zawiera czujnik czynności życiowych zapewniający dane potrzebne do przetrwania, czyli tamte paski pod tlenem chyba. Schematy do fabrykacji niezbędnego wyposażenia zgodne z otaczającym środowiskiem. Wbudowany mikrofon, aparat i system OCR. Co to jest OCR? Do analizy sytuacyjnej krótkiego zasięgu. Okej, czy pewnie jakoś się to rozszerza w angielskim. Kompatybilność ze wszystkimi produktami Altery. Uwaga, twoje pliki prywatne i robocze zostały zaszyfrowane i mogą zostać odzyskane w późniejszym czasie przez licencjonowanego inżyniera. No spoko. Czekaj, tutaj tabem. Co my tu mamy? Okej, jak wcisnę dwa razy jedynkę, to chowam gaśnicę albo wyciągam. Pływaki rozłożone, integralność w normie, transmisja SOS nieudana, zajebiście. Radio wyłączone, systemy drugorzędne wyłączone i test obwodów nieudany. A, trzeba użyć narzędzia. Okej, zasoby, materiały podstawowe, tytan, tleniacz, no dobra, miedziany przewód, bateria, chip, no trochę tego tu jest, woda, o, przefiltrowana woda i zdezynfekowana woda. Okej, tu wymaga utleniacza, a tutaj składniki są mi nieznane. Sprzęt. O, standardowa butla, no to zobaczmy, 3 tytanu. Płetwy, 2 gumy silikonowe, apteczka, włóknista siateczka. Z czego się... Takie pytanie, z czego ja mam zgarnąć tytan? Czy nie wróci, tytan to ze złomu. Guma silikonowa, z czego się robi? Pływająca pompa powietrza. I rurka razy 5. Okej, urządzenia nawodne. Seaglide, składniki nieznane, przenośna kosela pojazdów i wodoszczelna szafka. No spoko. O, właśnie. Konstruktor bus. Chip, zestaw elektryczny, bateria. Flara. O, flara myślę może być dość przydatna, zwłaszcza w jakichś ciemnych pomieszczeniach. Nóż survivalowy, tytan i guma silikonowa. Latarka. To się też może przydać. Narzędzie naprawcze. Guma, siarka jaskiniowa i tytan. Skaner, bateria, tytan. Dobra, to myślę, że spróbuję te... Znaczy, pierwsze coś do obrony, czyli na pewno nóż. I skaner by się przydał, tak po prostu. Czyli co? 2 gumy i tytan. 2 tytanu, jedna? Tak, jedna guma, jedna bateria. Bateria była z czego? O, guma silikonowa. Zlepek nasion wodorostów. O, i z jednego robię 2 sztuki. Nice. Ze złomu robię tytan. Sztabka jest mi na razie zbędna, ale z 10 tytanu ją robię. Szkło z kwarcu. Utleniacz. A elektronika. O kurde, złoto? Bateria, grzyb kwasowy, ruda miedzi. Miedziany przewód. Woluju. Trochę tego będzie. Dobra, użyj drabiny. Gdzie my wylądowaliśmy? O, to chyba statek, którym się rozbiliśmy. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life. Signs detected. Dzięki. Okej, czyli to jest Aurora. Okej, tutaj coś jest. O, czy to są te grzyby? Lub? Co jest? Ha, dobra, to jest... O, koral stołowy. O. Ej, ale nie mogę go wziąć, ale skam. O, grzyb kwasowy, to zajebiście. Potrzebuję 2, ale wezmę tak na 2 baterie już zapas. Dobra, stać mam mało tlenu, więc muszę uważać. Co to jest? New creature discovered. Łypacz. Kurde, ale fajnie wygląda nawet. Co my tu mamy w ogóle? O, świetnie. O, ty. Widzieliście to? Co to było?
nie to miałem na myśli, ale gdzieś tu była taka ryba dziwna. Co to jest? Pływak. No. Aha. Okej, ciekawe. Nawet bardzo. Co to jest? Wioziele. Okej, nowa roślinka. Nowa oczywiście dla niego. O, tam jest ta ryba. To co to jest? Co? Jak to się nazywa? Pęcherzówka. Blisko. No i nie, co ja próbuję rybę dogonić na powierzchni. Że to się nie jest celem. O, ale to jest podobna. O! Okej, bumerang. Nawet fajnie łapie te rybki. W sensie fajnie jest to zrobione. O, jest złom. To się przyda trochę tytanu z niego zgarnąć. Kolejna pęcherzówka. Kolejny łypacz. Co to było? O, co to jest? Okej, blisko aurory. Nie? Coś tak wielkiego raczej jest dość potężnym źródłem zasilania. Zasilane maślane, jak wiecie o co chodzi. Ja nie wiem, czy ja bym chciał być blisko tego statku w momencie, w którym ten napęd pierdolnie. Braku lepszego określenia. Bo coś, co ma tak duże źródło zasilania, nie wybucha. To po prostu albo jebnie, albo chuj. O, kwarc, zajebiście. Przyda się na później. No, dużo kwarcu. Zjedz coś. Dzięki za info. Oj. Ty, kurde. Dawaj. 6 sekund. 3. Blisko. Dobra, muszę sobie zgarnąć jakiś ten. Wiesz, przydałoby się mieć. Też te jakieś wodorosty namierzyć do tego noża. Bo! A to co? Czekaj, czy ja płynę bliżej aurory, czy. Nie, oddalam się od niej. Spoko. Czym ty jesteś? Okej. Jakiś system obronny? Mogę to zabrać? Mogę! Kula gazowa! Nice. Okej, to mi chyba zadaje obrażenia. Tak mi się wydaje. Więc lepiej z tym uważać. Jezu, ale tam jest ciemnica straszliwa! Myślę, że ta gra może w niektórych momentach mieć taki drobny urok, żeby nocą się poruszać, ale szczerze, wiecie jak to jest z wodą? Im głębiej, tym mniej widać. A raczej nie będzie tutaj tylko rybek, które mogę zjeść. A raczej będą też tu jakieś drapieżniki, które będą chciały zeżrzeć mnie. A co za tym idzie, wolałbym je widzieć, niż dać się im zabić. Dobra, no wszystko jest uszkodzone, potrzebuję tego narzędzia naprawczego. O, ale fabrykator działa. Tyle dobrego. Woda. O, woda z pęcherzówki. Pięknie. Zaraz coś zrobimy. Usmażony łypacz, wysokobiałkowe gałki oczne, bardzo odżywcze. Gąbczasta, chrząstkowata, niskokaloryczna, a szczęście niczym nie pachnie. Nie, wydaje się, że pęcherzówkę lepiej zostawić sobie na wodę. Najlepsze kąski są dookoła płetw. A ten komputer to wie skąd tak właściwie. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Ciekawe. O, zakonserwowana żywność. Osad soli jest niepotrzebny. Zakonserwowany w soli zdrowy i odżywczy posiłek odwadnia, ale zachowuje świeżość na długo. No spoko.
No i co mi się dodało? Przyrząd wynurzeniowy. Awaryjne urządzenie wypornościowe. Reakcja chemiczna wytwarza gaz lżejszy od powietrza w celu szybkiego wynurzenia. O, to się myślę może przydać w wielu przypadkach. Zwłaszcza jak będę oczywiście blisko powierzchni, bo jak będę gdzieś głęboko, no to raczej tego nie wykorzystam. Okej, okay, guma silikonowa i pęcherzówka. Mam 15 minut na liczniku. Dobra, trochę tytanu. Zaraz sobie tam coś podjemy. Trochę szkła też możemy zrobić. Na ile mnie stać? Na 2 szkła. Sprzęt. O, butla. Butla się przyda. Oj, od razu na lepszą tą dostałem schemat. Pięknie. Obczajmy go od razu. Tutaj do odznaczenia. I pół minuty tlenu dodatkowego. Gazowa kula. Kwasowy związek chemiczny wytwarzany przez gazonata. Okej, okay, czyli tak się nazywa to stworzenie. Może być wykorzystane do innych celów. O, ciekawe do jakich. Okay, schematy. Przefiltrowana woda. Tutaj jedzenie. O, lepsza buta. 2 szkła, ruda srebra i 4 tytanu. Kurde, to szkło miałem na coś innego zostawione. Na skaner zdaje... Nie na skaner. Na latarkę. Ale to jedno szkło. Dobra, to jeszcze zdążę sobie znaleźć więcej w kwarcu pewnie. Kurde, nóż by mi się przydał. Czytaj, guma silikonowa, żeby go stworzyć. No, odznaczaj to. Dobra, jak się je? Aha, lewym tutaj. Jak stare! Przed chwilą to zrobiłem dopiero. Dobra, czyli co za tym idzie, trzeba zjadać to w miarę szybko. O, w sumie jeszcze jeden kwarc i będę już mógł mieć to gotowe. Nie to, tylko to. Dobra, na razie jest mi to niepotrzebne. Czy jest tutaj gdzieś... O, mogę? Mogę, pięknie. O, kostka odżywcza, woda i flara. No, super. A grzyb może zostać. Szkło z... A, prawym. Dobra, i pojedynczo. No to zrzucimy prawym. Tytan może zostać. Gaśnica jest mi na razie zbędna. To mi jest też zbędne. A, tego mam nadzieję, że za chwilę się pozbędę. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core sustained during planet fall. O, super! Jeszcze tego brakowało. Radioaktywnej radiacji w wodzie. Okej, okay, pęcherznica. Kolejny bumerang, ale na razie nie potrzebuję jeść, więc... O, koralo-rurkowiec? Tak, dobrze przeczytałem. Okej, okay, już jest dzień. Tyle dobrego. Kurde, gdzie mogą być... O! O, są wodorosty. O, co my tu mamy? Poza tym, że trochę złomu. Tutaj coś. O, fragment Seaglida! Okej, okay. O, pięknie. I mamy kwarc. O, tu byliśmy chyba przed chwilą, jeśli dobrze pamiętam. O, jest zlepek nasion. Jeśli dobrze rozpoznaję. Dobra, potrzebuję tlenu, to się wynurzę. Tak. Oksygen. Dobra. Okej, okay, plus minus. Z jakieś 200 metrów jesteśmy od Aurory. Ło, co jest? O! O, zarąbał mi złom. Zarąbałeś mi złom, oddawaj, złodzieju! Co jest, czemu ma takie kropki dziwne? Co, to jest ta, on jest zarażony tą chorobą? Okej, okay, nie zaatakował. Jeszcze. Jest złom. Co, i to tyle? Myślałem, że jak to pomamlał, no to coś, nie wiem, wypadło mu z paszczy na przykład. Co to było w ogóle? Czemu było tak, takie okropkowane? Okej, okay, pół minuty tlenu. Dobra, widzę, że gra sama mi to powie.
O, a to co? Drifterka. Joko, smudziutka! A znowu ty? O! Jezus! No nie, zaś mi się kończy tlenuch! Jesus! Dobra, potrzebujesz szybko znaleźć te... Znaczy zrobić sobie ten przyrząd wynurzeniowy. Takie, powiedzmy, małe głębokości będzie idealny. Akurat są zlepki. Dzięki. O! Kurde, sporo tego z jednego zgarnąłem. Inwentory full. Okej, czy jakieś błędy w tłumaczeniu są? Okej, tam coś jest. Tutaj. A tam coś głębiej. Ale mam chyba za słabą butlę jeszcze, żeby o takich głębokościach myśleć. Czy butle, w ogóle sprzęt, a nie tylko butle. Dobra, pół minuty. Kurde. Trochę się obawiam, że im głębiej będę się zapuszczał, tym gorsze rzeczy mogą mnie tam czekać. Czytaj, potworki i inne tego typu morskie stworzonka. Typu to coś wielkie, co widziałem tam niedaleko Aurory. Wygląda jak jakaś wielka wyspa. Tylko podwodna. Dobra. Ale kto wie, może jakimś cudem to nie byłoby wobec mnie agresywne. Chociaż nie chce mi się w to wierzyć, że coś tak wielkiego może być łagodne. To w końcu nie płetwal błękitny, a czy jakiś inny wieloryb. Ona złomu nie... Czy ile to zajmuje miejsca? O, sporo. Okej, mam trzy miejsca. Czy jakbym... Jakbym coś... O! O, zajebiście. Darmowy tlen. Okej, czy jakbym coś zużył, to bym mógł... No, jakbym coś zużył, to jeszcze mógłbym to wziąć, no ale... Nie mam czego zużywać. A to co? Tak wielka gałka oczyna. Tego taka, która umie pływać. Dobra, czy ja mogę pływać jakoś szybciej? Shift, control? Nie, chyba nie bardzo. Czyli ten cały Seaglide jest mi potrzebny. Dobra, mamy tlen, mamy fabrykator. To lecimy. O, smar mogę jeszcze robić z tego zlepka. Dobra, na razie smar jest mi zbędny. Więc zróbmy to, co jest nam chwilowo trochę potrzebne. Dobra, to całe zużyte. Sztaba jest mi na razie niepotrzebna, więc jej nie będę robił. Trzecie szkło sobie zróbmy. I przeróbmy całe te zlepki na gumę silikonową. Ile ich tam jeszcze? A, nie mogę naczyniać fabrykatora i przeglądać. Niestety nie mogę. Trochę szkoda. Okej, jeszcze. Dobra, koniec. No, mocno się to uszczupliło. Tylko dlaczego brakuje mi tej miedzi? Dobra, tutaj. Żywność. To oczywiście drifterka. Twarde gadzie mięso z niską zawartością tłuszczu. Dobra, a jak to się przekłada na statystyki? Okej, mamy przyrząd wynurzeniowy. I nóż survivalowy. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. No, zajebiście, żeby nie było za łatwo, co? The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Mhm, na pewno dla mojego bezpieczeństwa. Okej. Dobra. No i tutaj to jedno. Znaczy, wróć, to jedno szkło już mamy zrobione. Tamte dwa są odłożone. No, tylko ta ruda srebra by się przydała teraz, nie?
Dobra, obczajmy. Czy mogę teraz zamienić? Okej, tak to muszę ustawić. Dobra, w sumie póki nie mam niczego więcej, to niech to będzie w taki sposób. Dobra, gdzie jest ten mój schowek? Tutaj. Dobra, zrzucamy całość. A, i tyle, to widzieli. Dobra, to jedno szkło mogę w sumie mieć. Czekaj, pokaż mi w sumie ten schemat. Jeszcze raz. Co tam było? Narzędzie naprawcze, guma. A, siarka jaskiniowa. Tu potrzebuję baterii, a na baterię potrzebuję zgarnąć sobie miedź. A skaner, bateria i tytan. Dobra. Dobra, 4 minuty jeszcze mam. No to wybierzmy się na poszukiwania. Bierzemy nóż w łapę. Widzę, że nasz koleżka, którym sterujemy, ma troszeczkę ma takie triki a la CS-owe. Chociaż w sumie ja bym pewnie też tak potrafił zakręcić nożem, który ma wielką dziurę lekko nad ostrzem. Wróć, pod ostrzem, a nad rączką. O, czekaj. Czy mogę to nożem urąbać? Mogę. Pięknie. I próbka korala stołowego. To się na przyszłość już pozbiera. Bynajmniej te kawałki. Dobra. I jeszcze to. Ile tego wzięliśmy? 7 sztuk. No to jeszcze to. Żeby mieć tego trochę więcej. Dobra, teraz pytanie za 100 pół. O, siema. Znowu to coś. Dobra, przetestujmy to. Dobra, jest to wymownie szybsze. Co teraz z tym robię? Nie wiem. Ło, boziu. Dobra, tutaj coś rozwalone. O, kolejny złom. Bo myślę, będzie bardzo przydatny. Nie, kurde, ta gra naprawdę mogłaby mieć... może mieć swój urok, jeśli by się chodziło po nocach. O, 3 te. Gazonaty, zdaje się? Tak, to chyba jakaś reakcja obronna. Żeby ewentualnie odstraszyć tego. Są? Jest to coś. Jakby, nie wiem, czy to... Nie no, nie atakuje mnie to. Więc chyba jest przyjazne. Okej, wychodnia wapienia daje mi tytan. Bardzo myślę, nigdy za mało. O, poproszę. Dzięki za info, kochany komputerku. O! Gdzie to jest? Tu jest. Pięknie, ruda miedzi. I złoto! Kurde, to... Szanse przeżycia wzrosły z nikłych do prawdopodobnych. Zajebiście. 30 seconds. Dobra, trochę... No to mi się nie udało. O, zajebiście, akurat druga ruda miedzi. Dobra, użyj. Słyszeliście to? Co to było? Ja się nie przesłyszałem, słyszeliście ten ryk, co nie? Ty kurde, dwa koło siebie. Obczajmy je tak z bliska. Jezu, jakie to jest wielkie! Okej, nie biją się między sobą.
Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small. Gdzie ktoś ma głowę? Okej, nie jest agresywne. Grzyb kwasowy. To mi się podoba akurat. O, zajebiście, ale roślinki widzę już są. Nie, cofaj. Idź, wycofaj się. Dobra, ale to chyba nie jest część jego ciała, tylko to jest jakaś ta roślina, która po prostu rośnie na grzbiecie. Gdzie jest miała... Tam jest moja kapsuła. Jezu, już myślałem, że gdzieś odpłynęła. Okej. Czyli co? Samo to stworzenie nie jest agresywne, ale roślina, która już zaczęła do mnie strzelać, chyba jakimiś swoimi kolcami, już jest. Choć pytanie, czy to w sumie jest agresja, czy po prostu jest to jakiś mechanizm obronny przed właśnie drapieżnikami. To chyba był łypacz. Tak. Widzę, lubi sobie wyskakiwać. Trochę jak latające ryby. Okej, myślę, że warto będzie skraftić sobie jakiś skaner, tak na początek. W sensie, jeśli dobrze teraz skojarzyłem schematy, to powinno już mnie być stać na zrobienie sobie całkowicie i skanera, i narzędzia naprawczego. No to jest tak fajnie się rozbiliśmy pod tym, także ciekawe. Dobra, wejdźmy na pokład. I fabrykator jest po tej stronie. Dobra, widzę, energia mu się odnawia, chyba dzięki... W sumie nie wiem, czy dzięki solarom, czy tak po prostu. To jest dobre pytanie. Szkła zawsze... Szkła nigdy za wiele. Tytanu zresztą też. Okej, miedziany... Nie, bateria. Miedziany przewód na razie jest mi zbędny, a bateria potrzebuje ze dwie. Ogniwo energetyczne, dodał mi się schemat. Okej, poproszę o skaner. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Okej, szkło i srebro ciągle do tej lepszej butli. Czekaj, ile mam tego łącznie tytanu? 2, 4, 6, 8, akurat 10. Tu mam 5. A to zabierzmy 5. Raz, 2, 3, 4, 5. I zrobimy sobie jedną sztabę z tego. Te próbki korala. Dobra, raz, 2, 3, 4. Jeszcze tam jedną tą weźmiemy. Tutaj ołów, szkło zrzucimy. Złoto też zrzucimy. A miałem to sprawdzić. Odwadnia i daje trochę jedzenia. No, tak średnio opłacalne. Dobra, damy tak, skaner na... No, skaner na to miejsce. Czemu nie mogę? A, bo to jest między schowkami, dobra. Czekaj, no wyjdź mi z tego. Sprawdźmy jeszcze te schematy. Co tu jeszcze? A, siarka jaskiniowa jest mi potrzebna. A siarka, z tego co zrozumiałem, jest gdzieś w tych jaskiniach. Problem jest tylko taki, że ja nie mam bladego pojęcia, gdzie konkretnie, a wiadomo, guma silikonowa, dwie baterie to ogniwo, spoko. A w jaskiniach raczej nie tylko będą po prostu jaskinie, które mogę zbadać. Więc trzeba się spodziewać drobnego niebezpieczeństwa. Dobra, tutaj co mi odblokowało? A, to ogniwo. Dobra, walimy sobie jedną sztabę tytanu. Ciekawe, czy mogę ten tytan potem sobie cofnąć. I co jest? Gdzie jest ta szafka? A, tutaj. Dobra, 4 tytanu. Dobra. Okej, wyjdźmy z kapsuły. O, akurat prosto w mrok nocy.
Okej. Wypuśćmy tutaj gdzieś tę szafkę. O, mogę ją nazwać? Mogę. Zajebiście. No ale to na razie ma po prostu być. I wszystko zrzucamy. I tak na koniec spróbujmy może coś jeszcze przeskanować, tylko jeszcze właśnie zmienię sobie kolejność. Skaner pod dwójkę, a latarka pod trójkę. No, czemuś nie chcę zmienić. Dobra, nieważne. No, fajna rzecz. O, poskanujmy cię, łypaczu. No, tylko oczywiście muszę go pewnie utrzymać w polu widzenia. Dobra, to zacznijmy może czegoś, co się nie rusza tak na start. Lokalne formy życia, koralowiec. Łypacz. Tutaj pęcherznica. O, trzy kolesiebie, jak miło. Jedna, druga. Cofnij. Trzecia. Trochę wody. Dla mnie będzie. O, i jest jeszcze czwarta. Dobra, czym ty jesteś? Król i manta! Czyli co, królik z mantą? Król i manta. To jest ten grzyb kwasowy zebrany wcześniej. O, wioziele też mogę skanować. To jest co? Pokrzywka żółkowata. Żółkowana. Kurde, sporo tego pewnie mogę zeskanować. Kurde, jakbym mógł, to chciałbym zeskanować tamtego pływającego stwora, który tam gryzł ten złom. A skanuj siebie. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Okej. Dobra, czekaj, schowek. Nie schowek. Przecież nie, w sumie tak, weźmiemy sobie tę wodę. Dobra, zamknij mi to i fabrykator, żeby skraftować sobie więcej wody. Dla testu jedną pęcherznicę sobie usmażę, bo jestem ciekaw, jakie statystyki będzie mi dawała. Dobra, zobaczmy. Usmażona. 4 wody, 16 jedzenia. Myślę, że pęcherzówka jest lepsza do tego. Do przerabiania na wodę. Dobra, myślę, że jedną wodę bynajmniej warto mieć zawsze przy sobą. Przy sobie, chciałem powiedzieć. Do odznaczenia. Baza danych niech się uzupełnia. Okej, myślę, że na pierwszy taki pilotowy odcinek to nawet nie tak źle wyszło. Nie Boraja, siema. Gdzie ty siedzisz, tak przepraszam, że tak się spytam, pozwoli. Niech se siedzi. No, jak tak patrzę, to nie widać tu kompletnie nic poza tym naszym statkiem, którym się rozbiliśmy. Ale tajemnica tego świata jeszcze przyjdzie mi chyba odkryć. A jak mocna, czy jak mocna, jak mroczna ona będzie, bądź jak wielkie niebezpieczeństwa przyjdzie mi po drodze ominąć, bądź pokonać? Oj, nawet nie chcę wiedzieć. Nawet nie chcę o tym myśleć. Ale nic, to ogarniemy w kolejnym i jeszcze w przyszłych odcinkach. Ode mnie póki co to tyle. Żegnam się z wami, zapraszam do... Drive core may result in a quantum detonation. Continuing to monitor. Dzięki za info. Kurde, ale eksplozja kwantowa to będzie chyba dość spora. Dobra, nie zmieniaj tematu. Żegnam się z wami, do usłyszenia w kolejnych odcinkach i do miłego. Cześć!